Kibice nie mają wątpliwości. Brzęczek musi odejść. Brzęczek musi odejść. Szokująca ankieta, w której wziął udział ponad 80 tysięcy ludzi. Ponad 80 tysięcy głosów oddano, gdzie większość tych głosów mówi wprost: Brzęczek musi zostać zdemisjonowany. A no właśnie, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Sportowe Fakty przeprowadziło tak naprawdę ankietę, czy Brzęczek powinien dobrowolnie podać się do dymisji. Wyobraźcie sobie, że praktycznie tutaj 80% głosów było na tak, tak, że Brzęczek powinien stracić tutaj posadę. Kiedy to nagrywam, to praktycznie jest ponad 6 60 tysięcy głosów, tak, ale tych głosów cały czas przybywa. W momencie, kiedy będziecie oglądać pewnie ten film, to tych głosów będzie, będzie około 80 tysięcy. Natomiast rzeczywiście zatrważająca większość kibiców mówi wprost, tak, Brzęczek musi podać się do dymisji. 80% ponad tutaj z osób, które oddały głos w ten sposób właśnie zagłosowały. Znaczy, w ten sposób właśnie zdecydowały, że Brzęczek powinien się podać do dymisji. No, szokująca, tak naprawdę, statystyka, tak jeśli chodzi o Brzęczka. Jednak tutaj Brzęczek no, nie zadowolił, nie zadowolił, zadowolił, tak kibiców reprezentacji Polski. Być może zwycięstwa są tak przekonujące, być może to, że pojedziemy na, mis na mistrzostwa. Natomiast tak naprawdę chodzi o styl, i ten styl, jeśli chodzi o reprezentację Polski, no, pozostawia wiele do życzenia. Kibice no, masa bardzo mocno krytykują tak naprawdę Jerzego Brzęczka za ten styl gry, zwłaszcza, że dysponujemy takimi piłkarzami jak Robert Lewandowski przecież, tak, jak Wojtek Szczęsny, jak Krychowiak, praktycznie tutaj Zieliński i chodzi o to, żeby z, praktycznie z tych piłkarzy wydobyć to, co najcenniejsze, żeby rzeczywiście ta reprezentacja Polski zwycięża jeszcze większą ilością bramek, tak. Czy jeśli chodzi o Izrael, czy jeśli chodzi o Słowenię, przede wszystkim krytyka tutaj kibiców jest tak, taka, że powinniśmy z tymi drużynami zwyciężyć więcej. Tak na przykład z Izraelem to powinno być zwycięstwo dwoma czy trzema br bramkami, tak? Dwie, trzy bramki różnicy na korzyść tutaj Polski, a nie praktycznie tutaj zwycięstwo ledwo, ledwo można powiedzieć w ten sposób, tak? Tak samo tutaj w meczu ze Słowenią tutaj reprezentacja Polski też powinna zwyciężyć zdecydowanie więcej, bo przecież reprezentacja Polski lepiej się prezentowała. Oczywiście kunszt świetny dał Robert Lewandowski, który przy jednej bramce asystował, drugą bramkę zdobył, natomiast zdecydowanie tutaj Polska powinna reprezentacja grać lepiej no właśnie, pojawiają się też takie głosy krytyczne no bardzo ostre tak w stosunku do Jerzego Brzęczka, że tyłek selekcjonera ratuje tak naprawdę świetna postawa Roberta Lewandowskiego no ciężko się tak naprawdę z tym nie zgodzić, nie zauważyć tego, tak no bo Robert Lewandowski jednak ciągnie tą reprezentację do przodu, zdobywa te bramki podobnie jak w Monachium także w Bayernie Monachium podobna była sytuacja, Niko Kowasz dawno był krytykowany i od samego początku mówiłem, że Niko Kowacz powinien stać posadę, bo on nie uciągnie tego Bajernu Monachium, a zawsze praktycznie Robert Lewandowski chronił jego posadę, w cudzysłowie chronił, bo zdobywał bramki, wykonywał swoją pracę no i przez to praktycznie nie stracił pracy Niko Kowacz, no ale to jest jakby kwestia Bayernu, reprezentacja to jest zupełnie co innego zwłaszcza tutaj reprezentacja Polski Jerzy Brzęczek ale tu jest podobna sytuacja, tak kibice mówią w ten sposób, a co by było z reprezentacją Polski, gdyby na przykład nie było Roberta Lewandowskiego w tych wszystkich meczach, tak, to Jerzy Brzęczek praktycznie straciłby posadę już po pierwszych dwóch, trzech meczach, tak? No więc największa krytyka, jeśli chodzi o kibiców, to jest właśnie styl gry. Padają takie mocne słowa, tak, że z tym materiałem ludzkim, jeśli chodzi o piłkarzy, Brzęczek powinien ugrać zdecydowanie więcej, tak? No, muszę powiedzieć, że to jest bardzo mocna tak naprawdę krytyka, bo można krytykować styl gry, ustawienie, czy takimi piłkarzami i tak dalej, mental, morale piłkarzy, natomiast rzeczywiście, no ciężko jest tutaj podważyć zdanie kibiców, którzy mówią mamy materiał ludzki, mamy materiał jeśli chodzi o piłkarzy, e, oczywiście o materiał w cudzysłowie, tak? najlepsi piłkarzy być może w historii e, Polski, e, którzy grają w świetnych klubach, są w czasie świetnej dyspozycji i musimy wykorzystać praktycznie tych piłkarzy, żeby świetnie się prezentowali w kadrze. Tak? No i to jest, to jest największy zarzut, jeśli chodzi o kibiców w stosunku właśnie do Jerzego Brzęczka. <tryk> Przepraszam, napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. Czy rzeczywiście zgadzacie się z tym e, tak naprawdę przytłaczającym głosowaniem, gdzie zdecydowanie większość kibiców twierdzi, że właśnie Jerzy Brzęczek powinien się podać do dymisji? Wiadomo, że Zbigniew Boniek mówi, że Jerzy Brzęczek będzie praktycznie piłkarzem do mistrzostw, tak? Że dopóki on jest prezesem PZPN-u, to nie zwolni Jerzego Brzęczka, tak? No oczywiście, z jednej strony to jest dobra decyzja, z drugiej strony ja na przykład mówiłem o tym, żeby nie zwolnić Jerzego Brzęczka, ale na przykład powołać takie ciało, tak, czy jakąś radę, taką byłych piłkarzy, selekcjonerów reprezentacji polskiej, którzy by spotykali się co jakiś czas, obradowali, przedstawiali swoje wnioski, niewiążące dla selekcjonera i żeby on mógł tak naprawdę wysnuć z tego jakieś wnioski, tak, no bo, no, tak naprawdę nowy selekcjoner nie powoła nowej grupy piłkarzy, tylko będzie bazować na tych samych praktycznie piłkarzach, może się zmienić jeden, dwóch, czy trzech piłkarzy, na przykład dojdą z młodzieżówki, tak, teraz świetnie się zaprezentował Szymański, tak, natomiast nie, nie nie będzie to jakiejś wielkiej rewolucji, więc czy nie lepiej na przykład powołać taką radę byłych selekcjonerów, którzy rzeczywiście spotykaliby się w siedzibie PZPN-u, nawet nie będzie to jakaś symboliczna odpłatność, tak? No bo też, żeby przyjechali na przykład, nie przyjechali tutaj e, za darmo, e, niech to będzie jakaś odpłatność dla nich, żeby ono się spotykać. I oni właśnie podczas takiej debaty, nie wiem, kilkugodzinnej będzie burza mózgów, co można zmienić, jakie mają po, 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 pomysły. I to nie byłoby wiążące tak naprawdę dla selekcjonera, ale były przedstawione pomysły, który później selekcjoner mógłby skorzystać? Tak? To nie jest też taka sytuacja, że selekcjoner byłby ustawiany pod pręgierzem i wszyscy by w niego tylko uderzali, tak? tylko przedstawialiby swoje pomysły na to, żeby poprawić sytuację, jeśli chodzi o reprezentację Polski, uzdrowić tę sytuację. Także na przykład ja taki wskazywałem, e, oczywiście, pomysł. No, ale ta dymisja tutaj no byłaby szokująca, tak? No, bo widać, że zdecydowana większość kibiców, e, tak? No, 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 na ten czas, kiedy to nagrywam, to jest ponad 60 tysięcy głosów, a tak mówię, tych głosów cały czas praktycznie przybywa No, to praktycznie to jest y, 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 tyle co dwa razy y, tutaj kibiców na stadionie narodowym, tak? Więc rzeczywiście tych kibiców bardzo dużo jest y, rozgorczonych, jeśli chodzi o Jerzego Brzęczka. No, wiele tak naprawdę było kontrowersyjne decyzji, czy właśnie rzeczy, które zrobił Jerzy Brzęczek, tak, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Natomiast no, teoretycznie wyniki go bronią. Ale te wyniki mogłyby być zdecydowanie lepsze. Tak? No, musimy patrzeć też na tych piłkarzy, których mamy, którymi dysponujemy. Tak? Nie możemy się satysfakcjonować. No, tak, tak samo jakby pojechała reprezentacja Polski i zwyciężyła 1-0 San Marino, tak? no, to nie byłoby satysfakcjonujące na, tych, na tle tych piłkarzy, których mamy. Tak? Ten styl gry powinien być przede wszystkim lepszy, bardziej przekonujący, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Niewątpliwie, no, tak powiedziałem, te wyniki w jakiś sposób radują tutaj posadę Jerzego Brzęczka. Tu też nie chodzi o to, żeby bezsensownie zwalniać selekcjonera i powoływać nowego piłkarza, tak, nowego trenera. No bo co znowu trenera z zagranicy wziąć, który przyjdzie, weźmie kosmiczne pieniądze, może niczego nie zrobić tej reprezentacji potem pójdzie, czy znowu powołać piłkarza z ligi, który zostanie wyrwany z jakiegoś klubu? No ciężko tutaj powiedzieć, tak? Niektórzy mówią, że na przykład Jerzemu brzęczkowi brakuje charyzmy, że ta reprezentacja go przerasta, że w kadrze są większe gwiazdy, którzy, piłkarze, którzy mają większe doświadczenie, umiejętności. Więc jest w ciągu swojej kariery piłkarskiej jeszcze dosyć krótki, tak, niż sam Jerzy Brzęczek, tak, i jakby nie ma właśnie posłuchu, nie ma tego autorytetu. Oczywiście, no, wiadomo, że tacy piłkarze, pewnie jak Robert Lewandowski, on szanuje każdego trenera, każdego człowieka, natomiast niewątpliwie może być taka sytuacja, że piłkarze, tak, mieliby większy szacunek, gdyby na przykład przyszedł jakiś trener z nazwiskiem, z uznaniem, który coś by zdobył, tak, z tymi piłkarzami, no bo też trzeba by ich przekonać do pewnej filozofii, do pewnego pomysłu, tak, no Czym można ich przekonać? No Pieniędzmi nie, tak? no, bo PZP nie oferuje góry pieniędzy za su sukcesy. Tak? Jeśli chodzi o styl gry, ustawienie, praktycznie no, to się dużo nie zmieni, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Być może potrzebna tutaj jest właśnie ta, tutaj ta osobowość, tak? ta charyzma tego trenera. Być może to sprawia, że nie, nie, tak naprawdę nie. nie Przekonuje do siebie tej piłkarzy, te, że piłkerze piłkarze jakby tutaj nie idą za selekcjonerem jak w dym, jak w ogień. Tak można powiedzieć. No, ciężko tutaj powiedzieć. Czy rzeczywiście tak jest? No, bo z drugiej strony, piłkarze na takim poziomie, tak wysokim, tak, e, którzy grają, no to e, oni robią swoją praktycznie robotę. tak Trener pomaga, ale to też nie jest tak, że bez trenera ta, ta drużyna kompletnie by się zamała. Tak? Oczywiście, trener czy selekcjoner musi być, natomiast to nie jest tak, że e, tutaj piłkarze zaczną biegać do tyłu bez praktycznie selekcjonera. Ale niewątpliwie są potrzebne zmiany, tak? Potrzebne zmiany, żeby lepiej ta reprezentacja funkcjonowała. No, niektórzy mówią tak. Jeżeli tak reprezentacja będzie grała jak dotychczas, jak podczas tych właśnie eliminacji, no to będzie tragedia podczas właśnie samych mistrzostw, że będziemy dostawać praktycznie co mecz bardzo wysokie przegrane, tak? Eee, I tutaj będzie to ogromna porażka. No zobaczymy, tak? Oby ten scenariusz czarny się nie zrealizował. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. Jestem ciekaw Waszej opinii. Cześć.